końcu, no ja bardzo popieram piłkarską emeryturę, bo sam jestem tego najlepszym przykładem, że po zakończeniu kariery gdzieś tam spokój psychiczny dla zawodnika jest bardzo ważny, a nie zamartwianie się, co zrobić jutro, czy będę miał coś włożyć do garnka, czy nie. Natomiast no, to jest proces, który, o którym trzeba już myśleć podczas grania w piłkę i myślę, że to też można potraktować jako swojego rodzaju apel do młodych zawodników, że kariera piłkarska się szybko kończy. Nie każdy też osiąga takie wyniki, które zapewniają mu stabilizację finansową do końca życia. No a tak naprawdę po zakończeniu kariery dopiero zostaje na całe życie, jest przed nami. I w Holandii jest bardzo mądry taki projekt, który wręcz nakazuje zawodnikom, nakłada na nich obowiązek odkładania części swoich zarobków na emeryturę piłkarską, która zostaje wypłacana dopiero po zakończeniu kariery. Bardzo fajny produkt, patrzę teraz swoje z perspektywy, bo gdy grałem w piłkę, gdy byłem powiedzmy młodszy, myślę, że te pieniądze często spożytkowałbym na inne cele, ale cieszę się, że nie miałem takiej możliwości, bo no teraz mam zupełnie inny komfort i też taki sam komfort miałem w momencie, kiedy kończyłem karierę, kiedy to gdzieś zaczęły mi doskwierać kontuzje kolana jednego, drugiego. No nie miałem konieczności kontynuowania tej kariery za wszelką cenę, tylko po prostu w dowolnym momencie mogłem zrezygnować, byłem troszeczkę panem swojego losu. Nie musiałem też wybierać, by zostać komentatorem sportowym czy też trenerem, tylko mogłem spokojnie gdzieś tam patrzeć w przyszłość, więc myślę, że takie projekty są bardzo fajne, bardzo ważne i też warto by było być może u nas w kraju, by ktoś się tym zajął. W Holandii to miało miejsce wiele lat temu i w tym wszystkim uczestniczyła Federacja Piłkarska i też Ministerstwo Finansów. Myślę, że u nas to będzie trudniejsze do osiągnięcia, ale też nakłaniałbym wszystkich zawodników do rozważnego podchodzenia do zarabianych pieniędzy, bo już znamy przypadki, że no niestety to się szybko może skończyć, albo też te pieniążki można szybko wydać. Później no jest duży problem, czasami nawet gdzieś tam jakieś rozterki i kryzysy i problemy życiowe się pojawiają. Zmierzając powoli do końca, pan jako jeden z w sumie z nielicznych byłych naszych kadrowiczów w ostatnim czasie, większość tam, każdy ktoś próbuje z tą piłką działać. Nie mówię tutaj akurat o piłce plażowej, bo to nie jest pana zawód, którym pan zarabia pieniądze. Jak jest pan zadowolony z życia po swojej karierze piłkarskiej? No ja myślę, że jestem bardzo zadowolony z życia i z wielu względów. Przede wszystkim jeden jest podstawowy, że nie muszę podejmować decyzji, do których jestem zmuszony poprzez sytuację finansową. I to jest oczywiście duży komfort. I nie każdy na taki komfort może sobie pozwolić. Wielu zawodników zostaje trenerami bądź gdzieś jest przy piłce, menadżerami piłkarskimi z konieczności takiej, ponieważ nie mają wyuczonego zawodu, nie mają pokończonych szkół, gdzieś nie udało im się biznesowo jakoś odnaleźć, jedna, druga nietrafiona inwestycja i czasami dorobek, ciężki dorobek, bo zarabianie poprzez piłkę to nie jest łatwa sprawa. Gdzieś zostaje to wszystko zaprzepaszczone i ja się cieszę, że w moim przypadku tak nie było. Z wielu powodów, może też i dlatego, że grając w piłkę już zastanawiałem się nad swoją przyszłością. Już wtedy zacząłem gdzieś tam rozwijać się na polu biznesowym. No a dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem w pełni niezależnym. Robię to, co mi sprawia przyjemność, zwłaszcza jeżeli mówimy o moich kontaktach z piłką nożną. Nie jestem od nikogo zależny. Zawsze mogę wypowiedzieć swoje zdanie, czy to na temat PZPN-u, czy ekstraklasy. I zajmuję się tym, co lubię, czyli wspomniał pan tutaj o piłce plażowej, pochodzę z Ustki, czyli plaża nie jest mi obca. Jeszcze gram w piłkę, organizowałem turnieje piłki plażowej i sprawia mi to ogromną przyjemność. Jeżeli byłoby inaczej, po prostu bym tego nie robił.
No więc myślę i z całą świadomością mogę powiedzieć, że tutaj jestem chyba człowiekiem szczęśliwym i pomimo, że karierę już mam za sobą, to gdzieś to zostało odgrodzone grubą kreską. Patrzę na to oczywiście z sentymentem, zadowoleniem, bo nie każdemu udaje się grać chociażby na Nou Camp przeciwko Barcelonie, czy wiele spotkań Ligi Mistrzów, czy też zdobywać Mistrzostwo Holandii, więc na pewno to są powody do satysfakcji. Ale też na piłce życie się nie kończy. I w tym momencie rozwija się w wielu innych płaszczyznach, a jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest ona obecna w moim życiu, jednak jest to piłka nożna plażowa. Dziękuję bardzo. Okay.